Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w programie Reklamiara. Nazywam się Marta Macke i spotykam się w tym programie z liderami, twórcami, ojcami, matkami, założycielkami polskiej branży reklamowej i polskiej branży komunikacji marketingowej. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kruszewski. Cześć. Cześć. Specjalnie dla Ciebie tak się ubrałam. No dziękuję, doceniam bardzo. Bo pamiętam, że z biura przychodziłeś zawsze w garniturze z muszką, a potem przebierałeś się w takie stroje antyterrorystyczne. Zaraz do tego dojdziemy, ale przedstawię Cię. Krzysztof Kruszewski, socjolog, przedsiębiorca, wieloletni, 30-letni. Wieloletni. Prezes firmy badawczej SMG... 31-letni firmy badawczej na początku SMG KRC, obecnie Kantar. Tak. No i również wieloletni trener sztuk walki, strzelania, rzucania na glebę itd. Rozumiem, że to jest to, czym się teraz najwięcej zajmujesz, ale ja chciałabym porozmawiać jednak o badaniach. Co zrobić? Co zrobić? Krzysztof, zaczęło się chyba na krakowskim przedmieściu na UW, na Wydziale Socjologii, kiedy pomyśleliście z kolegami, że warto założyć firmę badawczą, czy dobrze pamiętam? No, nie jestem potrzebny, wszystko dobrze masz sama. No tak, ale nie było mnie przy tym. No tak. Więc chciałabym, żebyś opowiedział, skąd ten pomysł i w ogóle skąd wymyśliliście, no bo rozumiem socjologia, badania ludzi, zachowań i tak dalej, ale skąd wymyśliliście na początku lat 90., żeby badać tych konsumentów pod kątem też reklam, zachowań właśnie konsumenckich i tak dalej. No po pierwsze, to ja oczywiście jestem socjologiem z wykształcenia, ale nie tylko, bo też skończyłem dział pedagogiczny, ale czuję się bardziej psychologiem, bo i z pedagogiki, i socjologii miałem indywidualny tok studiów i go głównie wykonywałem na psychologii. Pewno tam też wykładałem przez wiele lat. Czuję się chyba bardziej psychologiem, ale faktycznie na socjologii trochę czasu spędziłem i tam poznałem bardzo wiele interesujących osób. Jedną z nich był Krzysztof Nowak, wówczas doradca do spraw społecznych w sztabie Balcerowicza. No i było jakoś tak, że z powodów nie do końca dla mnie zrozumiałych Jeff Sachs, doradca Balcerowicza, uważał, że oparcie się na danych pochodzących z ośrodków badawczych, które mają korzenie komunistyczne, CBOS i OBOP, prowadzić będzie do wniosków zafałszowanych, niewiarygodnych. To nie była prawda i CBOS i OBOP były to firmy pełne wybitnych fachowców, absolutnie nie skorumpowanych jakąś wizją ideologii komunistycznej. To były dobre ośrodki badawcze. No ale taki pomysł w głowie amerykańskiego eksperta się narodził, więc postanowili zrobić ośrodek inny, taki prawilny, taki solidarnościowy z ducha, wolnorynkowy, demokratyczny, no właśnie taki nowy całkiem. I Krzysztof Nowak, który wtedy nas uczył metodologii, sobie do mnie podreptał i powiedział: studiujesz na tej pedagogice, na psychologii, na socjologii, chodzisz na zajęcia na fizykę, na matematykę, bo chodziłem też na te wydziały. No to znasz dużo ludzi, wybierz takich najbardziej łebskich, najbardziej pracowitych, z jakimś szytem takim zachodnim, że mówili o obcych językach, zrobimy z nich task force. To dużo wtedy się mówiło po angielsku. To padło sformułowanie takich najlepszych, top guns, kolejne, no, takie bardzo amerykańskie wyrażenie. No to poszukałem takich najbardziej zajadłych, bystrych koleżanek i kolegów. Niektórzy się zgodzili w takim dziwnym eksperymencie wziąć udział. No i zbudowaliśmy po testach jakichś dziwnych, takich selekcyjnych, grupę osób zdolnych pracować dzień w nocy, odpornych fizycznie, psychicznie, intelektualnie, wydolnych, mówiących w językach obcych. No i z tej grupy powstała firma badawcza, która została przeszkolona przez dwie agencje badawcze amerykańskie, SMG z Waszyngtonu i KRC z Nowego Jorku. Ci szkoleniowcy nas wyszkolili i powiedzieli, żebyśmy nazywali się SMG KRC, bo to będzie im ułatwiało walkę o fundusze, a to Departamentu Stanu, a to Kongresu, a to jakichś innych instytucji amerykańskich, fundusze do badań w Europie Centralnej i Wschodniej, bo będą mogli mówić, mamy tutaj swojego przedstawiciela, a więc znamy się, dajcie nam pieniądze. No i tak powstało SMG KRC, które początkowo było no, taką firmą dla nas, czy ja wiem, no nie firmą w ogóle, przedsięwzięciem rozrywkowym, które mogło pozwolić fajnie się bawić, przy okazji parę złotych dorobić tak wakacyjnie, jak mniej więcej to, cośmy robili wyjeżdżając na truskawki do Norwegii czy do reperowania hydrauliki do Szwecji. No to nie miała być firma, to miała być taka inicjatywa rozrywkowa, grupy fajnych osób, która pozwala dorobić, ale głównie pozwala zmieniać na lepsze świat, bo myśmy wtedy wierzyli głęboko, że kapitał nie ma narodowości, że demokracja i wolny rynek to jest po prostu Elizjum, to są niebiosa, tam same dobre rzeczy, nic złego tam się nie mieści, więc troszkęśmy byli tacy ideologiczni, tacy misyjni troszeczkę. No i jak to się stało, że urosła firma do dużej firmy i że zajęliście się również badaniami właśnie takimi marketingowymi? Zaczęliście pracować właściwie ze wszystkimi największymi firmami na rynku, zarówno jeśli chodzi o klientów, reklamodawców, jak i agencje, prawda? Myśmy urośli dramatycznie. W najlepszym momencie mieliśmy przewagę dwukrotną nad drugą firmą badawczą wielkości w centralnej wschodniej Europie. GFK Polonia była wtedy taką drugą firmą co do rozmiaru. I rzeczywiścieśmy wygrali wszystko, co można było wygrać. Dlaczego? No myśmy wtedy tak jakoś nie myśleli. To ja nie jestem zawodowym menadżerem. Nikt z nas nie był. Byliśmy naturszczykami, tylkośmy ciężko pracowali, mieli jakąś wizję. Post factum wiadomo, czemu to się udało, a udało się no, tak jak ślepej kurze ziarno się trafiło. To myśmy tego nie planowali, tak po prostu się zdarzyło. Podjęliśmy kilka dobrych decyzji, bardzo rozsądnych. Przede wszystkim system, który budował motywację w tej organizacji, był oparty na takim totalnie wolnorynkowym pomyśle, to znaczy wszystkie zespoły badawcze były na własnym rozrachunku, tak jak firmy. Miały swój przychód, miały swoje koszta, nie wiem, papier zużyty, światło wypalone, taksówki wyjeżdżone, lunche z klientami. To były koszty, a przychód to było to, co się wygenerowało dzięki badaniom. I na koniec okresu obrachunkowego każdy pracownik miał taki własny P&L. Był też firmą taką prywatną, nawet każdy pracownik. No i w związku z tym pracowaliśmy ciężko, mądrze, byliśmy karani za błędy popełnione przez system, a nie przez ludzi, nagradzani przez system, a nie przez ludzi, a więc było poczucie sprawiedliwości. No i wszyscy uczyli się w tym systemie. No i tak po darwinowsku po prostu najmocniejsi przeżyli. To był system taki całkowicie wolnorynkowy w obrębie tej organizacji. Dlatego startowaliśmy z nieco lepszych pozycji niż koledzy z korporacji międzynarodowych czy z firm, które miały wcześniej korzenie w Polsce, bośmy byli nieobciążeni przeszłością, strukturami, jakimiś procedurami obcymi dla polskiego rynku, takiego bardzo bujnie się rozwijającego i to mogło być naprawdę skustomizowane do polskich, szczególnych wówczas warunków rynkowych. No i kwitło. Tak by było trochę absurdalnie czy arogancko powiedzieć, że byliśmy lepsi, no aleśmy po prostu byli. To była selekcja bardzo brutalna, najlepsi ludzie i totalnie wolnorynkowy system zarządzania wewnątrz firmy z wielką dozą wolności, dowolności, indywidualizacji zadań i metod pracy. No i to jest klucz do sukcesu. Dzięki temuśmy byli bardzo duzi. Potemśmy się oczywiście, jak wielu, sprzedali korporacji, ale nie dlatego, żeby zarobić pieniądze, bo myśmy wiedzieli od początku, że to będzie dużo gorsza pod względem ekonomicznym dla nas prywatnie ścieżka, aleśmy chcieli zagrać w jakiejś dużej lidze. No wiesz, jak jesteś piłkarzem, na przykład grasz tam w trampkarzach, w czymś tam, jakiejś tam fawnastej lidze, a dobrze to robisz, dobrze kopiesz piłkę, to myślisz sobie, ale fajnie by było być w jakimś takim, nie wiem, jakiejś takiej lidze poważnej, a to niemieckiej, a to hiszpańskiej, a to angielskiej, no bo tam grają ci najwięksi. Iśmy bardzo marzyli, żeby tam się dostać. Jedyną drogą, jedynym biletem wstępu do tej takiej ligi pierwszej, no to było wejście do korporacji, a tego się nie dało zrobić inaczej, jak sprzedając część udziałów w naszej firmie. Tośmy sprzedali. Millward Brown, część grupy Kantar, była jednym z wielu starających się o nasze udziały. Sprzedaliśmy, że było właśnie tak bardzo międzynarodowo, żeby zagrać wreszcie na najlepszych stadionach, no i żeby rozwijać się. Tak. Dość szybko po sprzedaży okazało się, że nasza dynamika wzrostu najpierw nieco opadła, potemśmy się zatrzymali, potem się zmniejszyli znakomicie, bo nie da się w strukturach międzynarodowych mieć udziału w rynku dużo większego niż własna sieć ma w światowym rynku badań marketingowych i powoliśmy, może nie doszusowali do takiego udziału, jaki ma Kantar na świecie, bo mieliśmy większy ten udział cały czas, ale jednak te udziały się zmniejszyły. No i pewno taka, powiedziałbym, legenda, taki smak bycia u siebie odszedł. Staliśmy się, mam nadzieję, wybitnymi, ale jednak urzędnikami korporacji. To ma swoje dobre, ma swoje złe strony. Mnie to doprowadziło do decyzji o odejściu z korpo. Mądrej, głupiej, słusznej, niesłusznej to już nieważne, ale doprowadziło mnie do takiego właśnie pomysłu. No i stąd w tej chwili jestem trenerem, który uczy strzelania, walki wręcz, taktyki, pracy bronią palną, pracującego dla mundurowych, cywilów w Polsce, za granicą. No i robię w tej chwili tylko to, aczkolwiek mój zakaz konkurencji się pewno kiedyś skończy i wtedy oczywiście wrócę do branży. No bo na pewno tęsknisz za badaniami. Ja chciałam trochę anegdot z ciebie też wyciągnąć, bo ja pamiętam te pierwsze lata, kiedy jako młoda ekantka jeździłam na fokusy oraz na bardzo urocze spotkania u konsumentów nazywane in-home visits. Pamiętam, że w 95, kiedy pracowałam w Saatchi & Saatchi, jeździliśmy do Żyrardowa na przykład, do mieszkań w blokach, siedząc na kancie wanny u pani i pana w małej łazience, obserwowaliśmy, jak pani pierze w pralce Frania. Być może niektórzy słuchacze nie wiedzą, co to jest pralka Frania. To jest taka pralka, która mieli. No generalnie firmikowa taka. Taka trochę miednica, taka tyle że elektryczna. Wertykalna, nie trzeba, kręcąca się. Może tam było alkohol na przykład ważyć, ciasto wyrabiać, prać. No cokolwiek kto chce, to można było robić. Tak. Uwielbiałam też przyjeżdżać na Moliera do was do biura, na fokusy, bo zawsze coś mówiłeś o tych lunchach, zawsze były wspaniałe dania, sushi, wtedy to było jakiś bardzo wielki rarytas, zawsze było wino dla klientów i dla agencji. I to było niezwykle ciekawe, bo też dzięki temu my, agencje, poznawaliśmy świat naszych konsumentów, o których często nic nie wiedzieliśmy. I muszę powiedzieć, że zawsze to potwornie przeżywałam, siedząc za tym lustrem weneckim. Tam czasami miałam ochotę rzucić się przez to lustro i powiedzieć: panie, dlaczego pan nie rozumie? Przecież to będzie bardzo fajna reklama. No, byli klienci, którzy się rzucili. Tak? Tak. Był taki pan, który zajmował się marketingiem, no jakichś tam, żeby, nie powiem dokładnie, żeby już nie można było detekcji dokonać jakichś tam części garderoby niewieściej. I kiedy klientki, konsumentki potencjalne, aktualne skrytykowały jego produkt, powiedziały, że on jest kiepskiej jakości, no to pan, który jak wielu wtedy ekspatów był dziwolągiem, bo ten, kto się godził czy decydował na podróż do takiego dzikiego kraju jak Polska, to zwykle coś miał nie do końca tak pod kopułą, to albo był człowiek szalenie odważny, albo właśnie wysoko jakoś tam, tak, no taki z dużym zapotrzebowaniem na adrenalinę, albo gdzieś tam jednak odrzucony przez swój własny system tej takiej zachodniej uporządkowanej cywilizacji, tacy to byli ludzie, więc oni czasami wciągali jakiś tam biały proszek nosem, albo czasami tam coś nadużywali alkoholu, a czasami po prostu byli tacy trochę dziwni. No więc ten pan też był taki troszkę strasznie inteligentny, bardzo fajny, tylko trochę nad sobą nie panował. Rzucił się do wejścia, do fokusowni, otworzył drzwi, wpadł i zaczął mi respondentkę dusić. No może nie tak, że całkiem ją tam udusił, ale zaczął ją potrząsać i złapał za szyję. No i bardzo brzydkie słowa po angielsku, szczęśliwie panie tego nie rozumiały, wykrzykiwał, że no generalnie wskazywał na jakiś związek pomiędzy zawodem tej pani, a może pochodzeniem takim psim, że ona się nie zna i że ona w ogóle powinna zamilknąć, bo to jest świetny produkt i ona nigdy takiego dobrego produktu na sobie nie miała, no i takie rzeczy. Tam pobiegłem za nim i go wyciągnąłem z tego laboratorium. Pani była zdziwiona, nawet się nie wystraszyła, to mocna kobieta była. No ale tak, zdarzało się, że klient nie tylko przeklinał, ale także wbiegał na salę i próbował zrobić porządek z niesfornymi, niemądrymi jego zdaniem, złymi respondentami. Tak bywało. Więc czasami, wiesz, ktoś tam mógł wyjść z siebie, no nie też tylko pomyślał sobie. Czy to aż takich klientów na szczęście nie miałam, aczkolwiek rzeczywiście próba wychodzenia przez to lustro się zdarzała. No lustro było szczęśliwie mocne. Pierwsze lustro myśmy ściągnęli z policji. To było lustro takie, które policja tam używała do przesłuchań, a myśmy to lustro jakoś nabyli w sprytny sposób i to była rzecz bardzo wyjątkowa wtedy. Taki One Way Mirror, to też nazwali znów z amerykańska, żeby dobrze brzmiało. To była nasza duma. Mieliśmy takie lustro jedyni wtedy w Polsce. I za tym lustrem się działy rzeczy niezwykłe. Do tego stopnia niezwykłe, że myśmy wydawali przez długi czas taką gazetkę. To poważny był kolorowy magazyn dobrze zrobiony. Nazywał się One Way Mirror właśnie. No i po drugiej stronie tego lustra rzeczy, które zdarzały się, były tam opisywane, niektóre bardzo ciekawe. To, że tam klient wtargnął i chciał kogoś pobić, to mały pikuś. Także zdarzały się akcje jakieś niezwykłe pośród samych uczestników badań. Pamiętam kiedyś jakiś pan, który no, też był nie do końca taki stabilny, ale tego nie zauważyli w trakcie zapraszania go na to spotkanie. W grupie takiej miał za zadanie razem z innymi koleżankami, kolegami tam, co brali udział w tym badaniu, wykleić taki kolaż no, jakiegoś tam świata czegoś tam. No nieważne, świat jakiejś marki, świat marzeń, świat jakiejś tam usługi, nieistotne. No i tak wycinali takie nożyczkami jakieś kawałki z prasy kolorowej, wyklejali i potem mądrzy psychologowie mieli analizować, co z tego wynikało. No ale niestety okazało się, że pan jest niedoszłym adeptem ASP. Niespełnionym, ale z dużymi ambicjami. I jak mu nakleili coś nie tak jak trzeba, to się rzucił, coś tam przewrócił, kogoś tam popchnął, kogoś chciał uderzyć. Potem sam to zaczął wyklejać wszystko, innych odganiać. No więc takie akcje też się zdarzały i też trzeba było reagować czasami fizycznie. To dzisiaj, znaczy poziom taki, powiedziałbym, takiego politycznego braku poprawności, czy braku poprawności politycznej, która wtedy się po każdej stronie, respondentów, klientów, badaczy zdarzała. No dzisiaj to by każdego prawnika doprowadził do palpitacji serca, no ale tak albo wtedy bywało. Może palpitacja serca z powodu tego, żeby zobaczył na horyzoncie jakieś właśnie miliony ciężkie odszkodowań rozmaitych, ale tam się rzeczy działy naprawdę straszne, niebywałe, niesłychane i w jakimś sensie dobrze, że już ich nie ma, no ale jest o czym wspominać i troszkę czasami oczywiście się tam jakaś ckliwość włącza, łza tam w kąciku. No właśnie zawsze zadaję moim rozmówcom to pytanie, za czym tęsknisz z tamtych lat, z tego początku lat 90., z początku naszej branży reklamowej, bo tak ją nazywamy na użytek tego programu. Już trochę powiedziałeś, czyli za tym taką prawdziwością, taką naturalnością. To pytanie jest oczywiście bardzo dobre, ale na nie, jak na zwykle na dobre pytania, nie ma odpowiedzi bardzo prostej. Pewno trochę jest tak, że obecnie to się wszystko dzieje w sposób znakomicie bardziej cywilizowany. I jak ktoś ma zapotrzebowanie na wysoki poziom stymulacji, adrenaliny, żeby się działo, że praca była przez bardzo wiele godzin w ciągu doby, więcej niż teraz, żeby były jakieś takie górki, dołki, żeby była jakaś emocja potężna, była i miłość, i nienawiść, i lęk jakiś straszliwy, i strach, bo to co innego jedno i drugie. Żeby to wszystko jakoś tak się wymieszało w taki koktajl wysoko energetyczno-emocjonalny, to teraz tego nie ma. To te napięcia, które też się zdarzają, ten rytm pracy jest dużo bardziej spokojny, taki cywilizowany. A wtedy to rzeczywiście był wolny rynek w takim najbardziej XIX-wiecznym, rudymentarnym sensie. Jak ktoś chce być zdobywcą, konkwistadorem, chce mieć przed sobą jakieś pola takie dzikie, czy jakiś tam taki dziki zachód, Wild West, wtedy to było coś idealnego do spełnienia się. Teraz żyjemy w świecie zurbanizowanym, cywilizowanym, prawnie uregulowanym, a wtedy to po prostu było strasznie dzikie. Więc za tym czasami się tęskni, za dzikością, ale oczywiście koszty, jakieśmy ponosili tego, były dramatyczne, więc pewno na dłuższą metę tak się nie da. No, ile można być rabusiem, kowbojem, jakimś rewolwerowcem na jakiś czas, na potem siedzi na emeryturę. Patrząc na ciebie, rewolwerowcem można być zawsze. No tak, akurat rewolwerą nie używam, tylko pistoletu, jeśli chodzi o broń krótką, ale rzeczywiście tak jest, jak mówisz. Ja sobie musiałem jakoś pewno, szczęśliwie ja pracowałem od prawie od początku w dwóch branżach równolegle. Tej około mundurowej i tej badawczej. Więc potem dawkując sobie nieco większe porcje tej takiej bardziej bojowej, sobie jakoś to zapotrzebowanie na adrenalinę zaspokajałem, ale jak się nie ma takiego drugiego jakiegoś kanału przyjemności, nie skacza się z spadochronem, nie drukuje się jakoś dziwnie, sportu się uprawia jakiegoś wyczynowego, nie bije się, nie strzela, bądź nie ma się na przykład, nie wiem, jakiejś bardziej skomplikowanej patchworkowej sytuacji rodzinnej, no to skąd adrenalina? I za tym się oczywiście tkni trochę, bo adrenalina uzależnia. I jak się ją lubi, no to potem jak? Więc chyba najbardziej brak obecnie takiego właśnie wysokiego poziomu zaangażowania i jakiejś jazdy takiej trochę dzikiej, która wtedy jednak miała miejsce. Ale to jest chyba typowe dla rynków rozwijających się. No już, tak po prostu chyba być musi. A czy to jest tylko kwestia tego, że my byliśmy... Może jeszcze troszkę dalej jesteśmy rynkiem rozwijającym się, czy to też jest wynik zmian, takich postępu technologicznego, że po prostu pewne rzeczy zostały sprocedurowane, no, nie wiem nawet jak to słowo się wymienia, że wszystko po prostu bardziej jest właśnie w tych nowych technologiach, są jakieś bardziej formy tych badań sprofesjonalizowane. Czy też postęp właśnie technologiczny jakoś wpłynął na zmiany w tej branży badawczej? Chyba to kwestia jest taka kulturowa, ta pierwsza, bo technologicznie to myśmy zawsze byli bardzo zaawansowani. Mieliśmy ten luksus startu od zera i to, co kolegów, nie wiem, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec ciągnęły jednak wstecz. No, historia, przyzwyczajenia, procedury, konieczność zamortyzowania inwestycji poczynionych wcześniej. Nas to nie obciążało, nie mieliśmy tej kuli przeszłości u nogi. Startowaliśmy z najnowszego takiego akademickiego poziomu, byliśmy technologicznie nowocześniejsi niż koledzy z zachodu. Nie dlatego, żeśmy mieli lepsze technologie, tylko po prostu nie mieliśmy jeszcze technologii tych starych, które by nas ciągnęły siłą inercji do tyłu. Więc to nie. Technologie współczesne żadną miarą nie uspokajają procedury gromadzenia danych, przetwarzania ich i potem wyciągania wniosków. Można śmiało żyć dziko w nowoczesnych technologiach, a może nawet i łatwiej by to było zrobić. Natomiast kraj, świat był nasz, ten nasz świat wewnętrzny, taki nasz polski świat był inny, był po prostu bardziej w fazie budowy wolnego rynku na przestrzeniach nieuporządkowanych. A teraz jesteśmy tak samo sproceduralizowani. Tak się mówi, chyba nie wiem. Też nie wiem. Tak samo jak rozwinięte, omszałe, skostniałe momentami cywilizacje zachodniej Europy czy zachodniego świata w ogóle, prawda? A wtedy tak nie było. Więc myślę, że to jest kwestia kulturowo-cywilizacyjna, społeczna, a nie technologiczna. Tak Krzysztof, myślę. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo jestem ciekawa, co się wydarzy, jak Ci ten non-compete minie. 1 marca 2022. To już niedługo. Tak. To już niedługo. Czekamy z niecierpliwością, co też w tych badaniach będziesz wyczyniał. Tymczasem dobrej zabawy w tarzankach, strzelankach i innych walkach. Bardzo Ci dziękuję za ten czas i za te ciekawe opowieści. A Państwu dziękuję za wysłuchanie nas i obejrzenie i zapraszam do śledzenia dalszych odcinków programu Reklamiara. Do zobaczenia.